wyobraź sobie Dorę. Z domu by nie wyszła. No, ona się wody boiła. Mamy już stan alarmowy, ogłosiliśmy też stan powodziowy. W tej chwili mamy sytuację dosyć stabilną w gminie Gorzyce. Mamy do patrolowania i do dozorowania ewentualnej obrony 45 km wału, to jest na rzece Wisła, na Sanie, Trześniówce i Łęgu. W tej chwili wszystkie śluzy są szczelne, wszystkie tereny wokół tych śluz są również szczelne, nie ma żadnych przesiąków. Jedynie drobny przesiąk mamy tutaj w Zalesiu Gorzyckim na tak zwanym cyplu, gdzie była wyrwa. Wynika on po prostu z konstrukcji tego wału, gdyż tam są larseny, które zabezpieczają wał przed przesunięciem, rozerwaniem, natomiast nie zabezpieczają wału przed filtracją wody i tu taki niewielki jedyny przeciek mamy, także no ja jestem zadowolony z tej pracy, którą wykonali strażacy i tutaj wykonują w terenie od 4 dni i że tych przesiąków naprawdę praktycznie w ogóle nie mamy. Jest naprawdę dobrze. Spodziewamy się jeszcze, że przyjdzie około 40 cm wody, ale jak widać mamy zapasów w międzywalu bardzo dużo. W tej chwili mamy wodę powiedzmy do połowy wału tu na Wiśle, także w tym momencie mieszkańcom gminy Gorzyce i gminy Zaleszany, bo ta woda gdyby się tu dostała, też im zagraża, nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Sowka jest w tej chwili na Trześniówce, na Łęgu. Na Łęgu woda będzie się jeszcze podnosić, bo otrzymujemy duże ilości wody z gminy Bojanów, z gminy Zaleszany, z powiatu stalowowskiego. Niemniej jednak Łęg cały czas spływa do Wisły. Nie jest, jest w miarę stabilny stan Sanu. San jeszcze, mimo że jest wysoki, mieści się w miejscowości Wrzawy w Korycie, spływa swobodnie do Wisły, więc tej cofki jakiejś takiej potężnej nie mamy. Myślę, że jutro wieczorem będzie już ustabilizowana całkowicie sytuacja i woda w Łęgu, zarówno i na Wiśle, w Łęgu, w Trześniówce zacznie się obniżać.
Pierdolnik!